panie profesorze, cóż to za pakt, co on oznacza? Założeniem tego paktu jest pobudzenie działalności środowiska donacyjnego w Wielkopolsce. Jako że wszyscy mieliśmy zapaść transplantacji w okresie covidowym i niestety Wielkopolska w kolejnym roku nie osiągnęła to, czego byśmy chcieli, czyli kolejnego przyrostu. Powstała idea przez polityków, dyrektorów szpitali, aby podpisać taki pakt, czyli podpisał Urząd Marszałkowski jako właściciel tych szpitali, Urząd Wojewódzki, było wielu uczelnia, Uniwersytet Medyczny i dyrektorzy 44 szpitali plus konsultant wojewódzki, niejako zobowiązanie do promowania, nadzorowania, pomocy, aby donacja jak najlepiej rozwijała się w ich właśnie szpitalach, głównie szpitalach rejonowych. Dlatego, gdyż w Wielkopolsce 60% dawców pochodzi spoza aglomeracji poznańskiej. A jak to ma wyglądać tak naprawdę w takim zwyczajnym życiu, funkcjonowaniu szpitala? Bo ja wszystko rozumiem, promowanie, my też tutaj promujemy, mówimy, ale jak to wygląda już w tej tkance czysto szpitalnej, czyli tej pracy, którą tam trzeba wykonywać, właśnie jeśli chodzi o ten pakt? Zobowiązaliśmy dyrektorów i na to się zgodzili, że jeżeli anestezjolodzy wysuną podejrzenie śmierci mózgu, to że tak powiem w tym momencie wszystkie siły zostaną rzucone w tym kierunku. Wsparcie koordynatorów w szpitalach rejonowych, czyli wspomaganie, wsparcie w sensie diagnostyki, w sensie logistyki. Pozostałe rzeczy, ta niejako na te kilkanaście godzin ta działalność standardowa szpitala wchodzi na drugi plan, tak aby doprowadzić do tego, aby doszło do pobrania, no i te narządy mogły być pobrane. Myślę, że po raz kolejny podkreślamy, ja się bardzo cieszę, że mam akurat takie tematy i takich rozmówców, bo po raz kolejny podkreślamy, że w grupie jest siła. Myślę, panie profesorze, że profesor ze mną się zgodzi. Kiedy mówimy o czymś głośniej, kiedy jest nas więcej, to naprawdę więcej możemy. Z pewnością to, co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Jestem święcie właśnie przekonany, że to ożywienie donacji jest jednym z podstawowych zagadnień, którym się powinniśmy w tej chwili zajmować, no bo tych dawców liczba jest no, oczywiście niewystarczająca, jeżeli chodzi o dawców serca także. No ja, dla mnie jedyną pociechą jest to, że no mamy coś, co nazywamy tym sztucznym sercem, tak? I mamy urządzenia typu LVAD, czy teraz wejdzie takie całkowicie sztuczne serce Karmat. I można ratować chorych, którzy, a niestety tak bywa, że chorych, których otrzymuje do przeszczepu serca, to oni niekiedy nie mogą czekać godzin, tak? Ja muszę ich podłączyć na przykład na taką formę wspomagania, która nazywa się ECMO. To dosyć słynne stało się w czasie pandemii. W ogóle prowadzimy, bo ja także jestem kierownikiem oddziału kardiochirurgii dziecięcej, razem z nimi też prowadzimy taki program ECMO dla Wielkopolski. I muszę powiedzieć, że muszę takiego kandydata do przeszczepu natychmiast podłączyć na przykład do takiego urządzenia ECMO, bo to można wykonać krótko, szybko, a za dwa dni wszczepiam jemu to, nazwijmy je w cudzysłowie, sztuczne serce. Tak? A z tym sztucznym sercem pacjent wychodzi do domu, tak? Tak, no to jest właśnie to kapitalne osiągnięcie medycyny, że jeszcze kilka lat temu miałem chorych, których podłączałem do takich pomp wspomagających, stworzonych zresztą przez świętej pamięci profesora Religę, przez jego fundację. I niestety taki chory musiał pozostawać z taką pompą w szpitalu. I proszę sobie wyobrazić, że jeden chory leżał półtora roku, czekał, żeśmy go przeszczepili. Drugi chory leżał prawie półtora roku. No to jest dla, powiedzieć, dyskomfort, mało powiedzieć dla chorego. A prawda jest też taka, no nie chciałbym może tutaj powiedzieć niczego w stylu amerykańskim, ale no na to zaczynamy patrzeć też, tak, na koszty pobytu pacjenta w szpitalu, tak, i to urządzenie LVAD, przepraszam, tak się rozgadałem, zaraz się powstrzymam. Proszę bardzo. Ale to urządzenie LVAD kosztuje około 500 000 zł, tak, implantacja, implantowaliśmy w zeszłym roku 14 takich urządzeń, także no społeczeństwo ponosi, podatnicy, no duże koszty, no ale chory po około 2 tygodniach opuszcza szpital, tak, wychodzi do domu, nie generuje. A tamci pacjenci, na przykład jeden z tych chorych, po półtora roku
koszt jego terapii wyniósł łącznie z przeszczepem 1,5 miliona złotych. Tak? Także niekiedy paradoksalnie wydaje się, że no, to jest, cena jest wysoka, ale jeżeli policzymy pobyt, wszystko, to okazuje się, że to działanie jest korzystniejsze. Ja bym dodała jeszcze więcej. Mówimy o kosztach, mówimy o finansach, ale koszty emocjonalne samego pacjenta, który może wyjść do domu, który może funkcjonować, który nie musi być w szpitalu. Ja muszę powiedzieć tak, że no jest pewien dyskomfort w posiadaniu tego urządzenia, bo mamy tak zwany driveline, chorzy nazywają to linia życia, tak, bo musi być do takiego komputerka podłączony, do baterii. Myślałem, że chorzy, mówię, no ciekawe, co powiedzą ci pierwsi chorzy, bo za chwilę przyjdą, zaczną na mnie krzyczeć, a co mi pan zrobił i co to ja, jakie to jest, jakie ja mam życie. Ale droga pani, no jeżeli chory nie może przyjąć pozycji poziomej, tak? Kilka razy wcześniej umierał, przyjeżdżało do niego pogotowie, niektórzy byli reanimowani, tak? Niektóry miał kilkakrotny obrzęk płuc i nagle ma to urządzenie i sobie może wyjechać na wycieczkę nad morze, tak? Jedzie sobie na ryby i tak dalej. To się okazuje, że posiadanie tego driveline'u, posiadanie tych baterii nie jest wcale dla tego chorego takim wielkim dyskomfortem. To absolutnie mały koszt przy tym wszystkim właśnie dla tegoż pacjenta, bo właśnie może funkcjonować, może żyć, może wyjść ze szpitala. Ja jestem bardzo ciekawa, jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o transplantację nerek właśnie w Wielkopolsce. Jak pan profesor podsumowałby 2023 rok? Nawiążę jeszcze do pana profesora. Pan profesor poruszył ważną rzecz, jakość życia po transplantacji. Obojętnie co przeszczepimy, czy wątrobę, nerkę, czy przeszczepimy serce, czy też oczywiście sztuczne, jakość tego pacjenta, jego życie wraca do normalności. To jest pierwsza rzecz. Druga, pan profesor podkreślił koszty, czyli o ile ten pacjent przeszczepiony jest tańszy dla społeczeństwa, to samo jest z nerkami. Już w drugim roku ten pacjent jest tańszy o 50% w stosunku do tego, jakby był dalej dializowany. Dlatego to są ekonomiczne, o jakości już powiedzieliśmy. Dlatego też Wielkopolska, która przez 20 lat była liderem na rynku transplantacji, donacji, powodowała nam ta zapaść i to takie jakby nieodbudowanie po tej okresie covidowym, no spowodowało, że burza mózgów, trzeba coś zrobić. Dlatego powstała ta idea podpisania paktu. I faktycznie pakt został podpisany w marcu i muszę powiedzieć, że już minęły kolejne 2 miesiące i my widzimy, że zainteresowanie w tych małych szpitalach i wsparcie dla koordynatorów lokalnych jest zupełnie inne. Ale na tym nam też wszystkim chyba zależy, prawda? Żeby tutaj każdy szpital, bo tych szpitali jest ile, panie profesorze, podpisało pan przypomni? 44 szpitale. A 60%, podkreślam, nerek jest pobierany poza Poznaniem. Czyli dla nas każdy szpital, nawet w tej kilkutysięcznej miejscowości, jest bardzo ważny. No ale nie wiem, chciałbym wierzyć oczywiście, bo my częściowo, a może nawet i najczęściej spoza Wielkopolski pobieramy, tak, bo się transportujemy lotniczo i tak dalej, serce, ale też mieliśmy spośród tych w marcu pakt, w kwietniu zrobiliśmy 4 transplantacje, niech to będzie jakiś dobry znak, w tym 2 były z Wielkopolski, także no może... Może to rzeczywiście zadziałało, no to statystyk będzie się uśmiechał i powie, co on opowiada po miesiącu, ale no, proszę Państwa, niech to będzie ten dobry znak. Jest grupa robocza, będzie rozliczanie, kolejne spotkanie, sprawdzenie, co osiągnęliśmy po 6 miesiącach, po 12, więc to nie jest gołosłowne, że tylko podpisaliśmy i wszyscy się rozeszli. Będzie z tego rozliczanie. Pamiętajmy też, że absolutnie każde uratowane życie, czy poprawa jakości życia, to jest sukces, to jest rekord, więc ja też będę o tym mówić i będę to powtarzać, ale panie profesorze, nie odpowiedział nam pan jeszcze na temat tego, jak dla pana wyglądał ten 2023 rok, tak prywatnie, w sensie prywatnie, jako lekarz oczywiście, jako profesor, bo o to pytam. No, z jednej strony ten cały czas niepokój, czemu jest mniej przeszczepów. Gotowość nasza jest cały czas i możliwości zespołów są ogromne. Lista oczekujących. Z drugiej strony prowadzimy też ROK, czyli Regionalny Ośrodek Kwalifikujący Chorych do Przeszczepów, czyli przygotowujemy ich do transplantacji nerek. No i patrzymy, że słabo nam ubywa, że co my im jesteśmy w stanie zaoferować. Jako, że transplantologiem się ponad 30 lat zajmuję, więc wzbudziło to potężny niepokój.
A u pana profesora, jeśli chodzi o serca, już wiemy, że te sztuczne serca, no to też można je liczyć faktycznie. Tak, no one aż mi no trudno to powiedzieć, no ale taka jest prawda, że zdominowały u mnie w zeszłym roku działania paratransplantacyjne, tak nazwijmy to, ale myślę, że no to ten kierunek będzie się rozwijał jednych i drugich, tak? To trudno porównywać. Tak jak powiedziałem, to sztuczne serce implantuje komuś, to nie może czekać, tak? Ale ci, którzy no nie muszą czekać i tak dalej, młodsze osoby, no jednak jestem zwolennikiem mimo wszystko po prostu przeszczepienia narządu. Tym bardziej, że często wszczepienie tego, nazwijmy to sztucznego serca, tak? Tego LVAD-u, tego systemu, jest czymś, co nazywamy mostem do transplantacji, tak? Bridge to transplantation, co jest bardzo ważne. Od tego roku w Polsce znalazły się środki, że można będzie te urządzenia implantować już na stałe. A dlaczego to jest ważne? Dlatego, że 70-latek często nie jest dobrym kandydatem do przeszczepienia serca. Często przeszedł jakąś chorobę nowotworową i tak dalej. Teraz musiałby pobierać immunosupresję. Właściwie go to dyskwalifikuje, tak? Trzeba ileś lat odczekać, a tym chorym będzie można wszczepić to sztuczne serce. I ja muszę powiedzieć, że pierwszy pan, któremu wszczepiłem, to już 8 lat temu i chodzi z tym urządzeniem, tak? I także to nie jest, ta technologia osiągnęła taki poziom, że nie jest to coś, aha, to wszczepimy panu tam na 2 dni. On miał około 60 lat, teraz ma pewnie 68 i nadal cieszy się dobrym zdrowiem, pilnuje, wymienia baterie i funkcjonuje. I to jest niezwykle istotne, że o tym mówimy, bo faktycznie można by przy tej naszej rozmowie zapomnieć, że przecież jest mnóstwo tych czynników kwalifikujących pacjenta do zabiegu jakiegokolwiek, czy to transplantacji, czy innego rodzaju operacji. Jeśli ma o wskazaniach, przeciwwskazaniach, tak? Bo to nie jest tak, że każdy chory przychodzi i wykonuje jedno z najważniejszych badań w transplantologii serca, czyli pomiar ciśnienia oporów płucnych, tak? No, chory okazuje się, że ma opory płucne 6-7 jednostek UDA, cokolwiek to znaczy, ale poniżej no 3, no góra 4 to można przeszczepiać. Jak takie ma chore wartości, to najpierw też go musimy przygotowywać, bo miałem takich chorych, których leczymy w szpitalu przez 3 miesiące, tak, dostają leki obniżające opory płucne. Jeżeli to wszystko no, zdołamy doprowadzić do takiego stanu, to krążenie płucne, że te opory spadną, dopiero wtedy możemy przeszczepiać. No ale to już jest tak, wiedza fachowa, że myślę, że trudno. Chyba zabrnąłem za głęboko. Myślę, że każda istota wiedzy i każda taka informacja jest niezwykle istotna, bo przed ekranami z pewnością jest mnóstwo też pacjentów. Panowie profesorowie, ale także oczywiście tych, którzy być może czekają właśnie na ten swój moment, na to, żeby ich życie zostało uratowane i być może podczas kolejnych lat my ich zobaczymy właśnie tutaj, podczas biegu po nowe życie. Ja bym na koniec jeszcze prosiła o to, abyśmy podsumowali troszkę i powiedzieli o tym, przypomnieli, co kwalifikuje, bo tutaj pan profesor już powiedział, jeśli chodzi o serce, a co kwalifikuje, jeśli chodzi o przeszczep nerki, panie profesorze? Niestety jest pełna lista badań, to zajmuje prawie pół roku zgromadzenie tych badań. Poza tym co roku albo co 2 lata muszą być aktualizowane po to, aby chory był cały czas aktywny. My interesujemy się, samo wpisanie na listę oznacza, że on tam faktycznie jest, ale czy jego badania powodują to, że jest aktywny, czyli ktokolwiek może do niego zadzwonić i poprosić go, żeby przyjechał na przeszczep nerki. Każda infekcja, każde przeziębienie czy jakaś choroba czasowo go zawiesza i potem powrotnie wraca, znowu staje się aktywny. Czyli my interesujemy się chorymi aktywnymi na liście oczekujących, aby tych było jak najwięcej.